Hej, witam was serdecznie. Po wpisach pod moimi filmami, pod prywatnymi po prywatnych wiadomościach na Instagramie, doszedłem do wniosku, że na ten długi weekend, który jest i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, chciałbym wam nagrać taki trochę nie instruktażowy czy techniczny film, ale raczej taką, dać wam krótką pogadankę na, na ten długi weekend na temat tego procesu przejścia z pracy od dziewiątej do piątej dla kogoś. Do prowadzenia własnego biznesu. I chciałbym Wam krótką historię swoją opowiedzieć na temat tego, jak ja doszedłem z tego punktu A do punktu B i co się po drodze wydarzyło, co zadecydowało o tym i jak generalnie teraz z perspektywy czasu patrzę na te decyzje, które podjąłem w przyszłości, w przeszłości. Także moja droga od bycia pracownikiem do bycia. Dopracowania na własny rachunek, no zajęło mi to kilka, kilka dobrych lat. I wiadomo, są niektórzy, którzy są ludzie, którzy mają wszystko, nie wiem, na przykład, dopracowane, że jak zrobię to, to później zrobię to, 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 a w 2000 tam którymś roku rozpoczynam swój biznes. Są ludzie, którzy przez całe życie wyszukują wymówek i zawsze nie tak starają się, znaczy generalnie patrzą na wszystko. Na każdą szklankę jako do połowy pustą, a nie do połowy pełną. Ja nie wiem, zawsze byłem człowiekiem, który raczej widział do połowy pełne szklanki, i myślę, że to jest taka pierwsza cecha, która moja cecha. I jeśli taką cechę u siebie odnajdujecie, to super, to jest duży plus. Która niejako będzie Was wiodła przez to życie i te decyzje, które podejmujecie, może niekoniecznie będą lepsze, ale generalnie da Wam to większość. Więcej, więcej opcji, tak, bo to widzenie szklanki do połowy pustej będzie powodowało to, że wy tych opcji nawet nie będziecie chcieli nigdzie widzieć, nie będziecie ich kompletnie widzieli. Przed jakimś rozdrożem staniecie i w sumie będziecie widzieli tą, nie wiem, najłatwiejszą drogę, tak, tą najłatwiejszą drogę, czyli na przykład, nie wiem, pracę od 9 do 5, na przykład, tak, i oczywiście nie ma w tym nic złego, ponieważ no są ludzie, którzy w tym się najlepiej czują, w takich ramach i yy, to nie jest złe, natomiast no my tutaj opowiadamy sobie o tym, co chcemy robić na Amazonie. tak? Rozmawiamy o prowadzeniu biznesu, więc za założenie jest takie, że no każdy z nas gdzieś tam w tym pewnym momencie chce się wyzwolić, jeśli teraz jest w tym kieracie pracy od dziewiątej do piątej. Powiem Wam, że ja generalnie w Polsce wykonywałem, zanim wyjechałem w 2003 roku do Wielkiej Brytanii, jeszcze zanim w Unii Europejskiej Polska była, wykonywałem jakieś tam dziadowskie prace, kelner, barman, coś takiego, po studiach zaraz. Ale już wtedy podjąłem właśnie tą jedną z pierwszych decyzji, że z mojego miasteczka zaraz po maturze wyjechałem do Warszawy. Oczywiście z lepszymi czy gorszymi skutkami, ale ta radość po paru miesiącach, że ubrany jestem od stóp do głów w rzeczy, które sam, na które sam zarobiłem, no to była niejako dosyć fajna satysfakcja. I to niejako mi już dało wtedy takie domyślenia. O kurczę, naprawdę to jest fajna rzecz, ponieważ no, robię coś i ode mnie wszystko zależy, tak? Jak ja sobie to swoje życie poprowadzę chyba. I ta pierwsza decyzja spowodowała to, i ta pierwsza decyzja spowodowała to, że już te kolejne decyzje, już zobaczyłem taką właśnie zależność, że podejmujemy jakąś decyzję, robimy coś, jesteśmy za coś tam sami odpowiedzialni i z tego czerpiemy radość. Taką radość, która niejako rozświetla nam przyszłość i powoduje to, że jeśli stajemy przed kolejnymi rozdrożami, to te decyzje łatwiej nam jest podejmować, łatwiej podejmować czasami również nawet ryzyko, ponieważ wiemy, że Podejmowanie ryzyka niejako wiąże się, znaczy wiemy, ja na przykład wiem, ja to tak rozumiem, że podejmowanie ryzyka wiąże się z jakąś tam nagrodą zawsze, tak? Niekoniecznie z karą, bo jeśli sobie pomyślimy, że karą w sensie, że nam coś nie wyszło, tak? Nie poszło po naszej myśli. Bo jak sobie zaczniemy myśleć w ten sposób, że niepowodzenie to jest, jak to chyba w klasycznej komedii było, jest nawozem sukcesu, no to całkowicie tutaj nam się opcje zmieniają, tak? Bo wtedy. Każda nasza porażka tak naprawdę nie jest porażką, jest raczej inwestycją w przyszłość, można to tak powiedzieć, tak? Kolejnym doświadczeniem, które zbieramy i w trakcie swojego życia budujemy, budujemy coraz wyżej. Są dobre i złe doświadczenia, i to wszystko składa się na tą naszą taką dużą wiedzę na temat życia, na temat tego, jak kolejne kroki podejmować, tak? Teraz dostaliśmy po łapkach, na przykład podczas podjęcia tej decyzji, za następnym razem takie nie podejmiemy, ale właśnie wtedy zrozumiałem, że tak to się właśnie odbywa. Bierzemy życie za rogi i podejmujemy różnego rodzaju decyzje. Mniej lub bardziej ryzykowne, ale patrzymy co stoi za tymi drzwiami, otwieramy te drzwi i przekonujemy się. I teraz dzięki temu właśnie takim decyzjom i takim poruszaniu się naprzód jesteśmy w stanie budować coraz większe doświadczenie, które powoduje, że kolejne decyzje stają się coraz mądrzejszymi decyzjami. Po tym drugim takim okresem, w 2003 roku, pamiętam, w tej restauracji pracowałem, zarabiałem bodajże 900 zł, 600 zł pod, re, pod stołem, 300 zł tam ekstra za godzinę, jakieś tam marne napitki. I kolega do Wielkiej Brytanii wyjechał, mówi Tomek, przyjeżdżaj, tutaj będzie praca, będzie mieszkanie, ja sobie mówię, tak, no dobra, fajnie, kurczę. Wtedy jeszcze fund był chyba po 6, 6,50, więc mówię, to jak ja tutaj mam zarabiać 900 zł, czy tam 1000, to jakbym to w funtach zarabiał, w jakaś tam naj, najniżej wtedy płatna praca, płaca, dziew, praca 900, 500 funtów, e, przepraszam, 900 tysiąc funtów, no to, czyli ta sama liczba, ale funty, 6 razy więcej. Więc mówię, no to jest rewelacja, wyjeżdżam. E, wyjechałem, w nie miałem 300 funtów, e, 150 pożyczone, 150 odłożone po tylu latach pracy jako kelner. No, tragedia. Przyjechałem do Londynu. W Londynie okazało się, że nie ma ani pracy, ani, e, ani mieszkania. E, no i teraz jest tak, że no są ludzie, którzy by, nie wiem, wylądowali może na ulicy, ktoś by, nie wiem, wrócił do Polski, ktoś może by do kolejnego kraju pojechał, nie wiem, różne są, różne są, że tak powiem, opcje. Ja natomiast zdecydowałem się, że nie, ja tutaj zostaję aż do momentu, aż nie znajdę pracy. Udało mi się po miesiącu znaleźć pracę. Musiałem w międzyczasie jeszcze jakieś tam pieniądze pożyczyć i tak dalej. No i co, I zahaczyłem się w tym Londynie i rozpocząłem w 2003 roku pracę jako w firmie cateringowej, która zajmowała się obsługiwaniem uniwersytetu. Na uniwersytecie były hale, sale, konferencyjne pokoje, które były wynajmowane firmom zewnętrznym lub wynajmowane po prostu dla nauczycieli, dla studentów itd. I oni mieli meetingi wszelkiego rodzaju w ciągu dnia, które wymagały rano kawy, później tam kawy i herbatki o godzinie 11, jakiegoś tam lunchu, kanapek, sandwichy, przekąsek itd. I moim zadaniem było to, aby z listą, którą codziennie rano otrzymywałem, dostarczyć to z kuchni, potem posprzątać te pokoje. No i e, e, to było dosyć ciekawe, ponieważ w 2004 roku odkryłem Allegro. E, w 2004 roku również Polska weszła do Unii Europejskiej. Okazało się nagle, że można kupować towary w, w Wielkiej Brytanii na EBay'u i sprzedawać, wysyłacie do Polski, sprzedawać je na Allegro. Więc wtedy już stworzyłem sobie takie ala FBA, o którym teraz wszyscy mówią. Ja FBA miałem w 2004 roku, kiedy mój kolega z Polski ze swojej piwnicy, z magazynu wysyłał towary do klientów na, na Allegro. Ja natomiast musiałem zajmować się obsługą klienta tutaj. Numeru telefonu nie miałem podanego, ale w ciągu dnia miałem 10, 20, 30, 40 maili, na które musiałem odpowiedzieć. No i tutaj z pomocą przyszła mi moja praca. Praca polegała właśnie na tym, że ja bardzo dużo przemieszczałem się po tym, po tym całym uniwersytecie, było pełno pokoi, w każdym pokoju było biurko nauczyciela, przy każdym biurku nauczyciela był komputer z dostępem do internetu, więc ja, jeśli sobie pracę odpowiednio zorganizowałem, mogłem niejako w zasadzie prowadzić, prowadzi, mieć dwie prace w tym samym czasie mieć normalną pracę na uniwersytecie, plus prowadzić e-commerce biznes na Allegro, co skrupulatnie robiłem. Czyli w zasadzie siadając kilka razy dziennie, a to na 10 minut, na 15, nieraz na godzinę, jak sobie więcej czasu wygospodarowałem, niektóre, niektóre dni były mniej, że tak powiem zajęte, nieraz były dwie godziny przerwy, więc po prostu brałem sobie land, szedłem i przed komputerem obsługiwałem klientów, wystawiałem nowe produkty na Allegro i tak dalej. I to też tak trochę spowodowało, bo właśnie do czego zmierzam, że niektórzy mają tak właśnie zaplanowane, że jak zrobię to, to to, rzucam pracę, ja generalnie wtedy chyba bardziej się cieszyłem tym, że w zasadzie mam pieniądze, że zarabiam na zachodzie. W twardej walucie i, i dosyć to było wygodne, ponieważ na uniwersytecie było i ciepło, i pod dachem, i jedzenie, i tutaj można było obsługiwać tych klientów na Allegro. I to tak powiem Wam szczerze, że teraz z perspektywy czasu patrzę, że to tak trochę uśpiło, uśpiło mnie, i przez jakiś czas, no, przez parę lat było to dosyć wygodne. Te pieniądze wydawałem na podróżowanie, na, na kupienie samochodu i tak dalej. Ale to było generalnie wydawanie tego, co w e-commerce zarobiłem. Nie myślałem kompletnie o tym, raczej myślałem o tym, żeby jak konsumować te pieniądze niż o tym, żeby gdzieś tam to odłożyć, i myślecie o tym, żeby w perspektywie czasu swój własny biznes otworzyć, odejść z pracy. Chociaż oczywiście wiadomo, że w głowie to miałem tak, że no, miałem wtedy tego swojego bosa, i no tutaj największym problemem było to, że Brak, brak, że tak powiem, posiadania tego czasu był, tak? Czyli w sensie, ja nie zarządzałem tak do końca swoim czasem, ponieważ to firma zarządzała tak naprawdę. No, mimo tego, że udawało mi się ten biznes tam prowadzić, to jednak te 8 godzin pracy, jakieś ograniczone urlopy i tak dalej, to gdzieś tam wisiało na dnę. No, ale to było minusem, chociaż właśnie mówię, te, tym plusem było to, że te pieniądze się zarabiało. No i jak teraz z perspektywy czasu, tak jak patrzę, no to chyba zajmowałem się, że tak powiem, konsumowaniem, i nadrabianiem tych straconych lat w Polsce, kiedy w jakichś dziadowskich pracach pracowałem, i w zasadzie utrzymywałem się sam, ja nie miałem nigdy, nie, nie dostałem z domu, nie wiem, posagu jakiegoś i tak dalej, w postaci, chociażby nie wiem, ludzie dostają, nie wiem, samochód po tacie, mieszkanie już tak, super niektórzy mają takie szczęście. Ja generalnie nic nie dostałem, więc to wszystko musiałem niejako jak już na te głębokie wody po maturze wypłynąłem, więc od samego początku musiałem sam się zacząć utrzymywać i zajmować się niejako sobą, pracować na siebie, więc no te pierwsze lata, które w Polsce spędziłem, no to były takimi dosyć ubogimi latami, 7 lat chudych, no a potem przyszło, można powiedzieć te 7 lat tłustych i tak właśnie to życie nasze wyglądało i w 2009 roku podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć dziecko, chcemy wracać do Polski teraz znów z perspektywy czasu, to była idiotyczna decyzja, ale to też właśnie, że tak powiem, była tą taką częścią tego, że ja zawsze widziałem tą szklankę do połowy pełną, mówię dobra, jedziemy do Polski, kupujemy mieszkanie, bierzemy kredyt, kupujemy mieszkanie w Krakowie i jakoś to będzie i tak dalej, damy sobie radę. Pojechaliśmy, oczywiście nie żałuję tego, nie żałuję tego roku w Krakowie, bo ten rok pokazał mi jednak, że ta tęsknota za Polską, która była od 2003 roku do tego 9. to jednak no, było takie bardzo złudne i w zasadzie ten powrót do Polski okazał się, no, pomyłką. Tak więc to też jest coś takiego, co później na kolejne lata, niejako do tej pory gdzieś tam w mojej głowie funkcjonuje i na dzień dzisiejszy bym no, kompletnie nie mam czegoś takiego na horyzoncie jak powrót do Polski. Natomiast wtedy no jakieś tam oszczędności, które mieliśmy, do tego 2009 roku, kiedy pojechaliśmy do Krakowa i wzięliśmy mieszkanie, klucze od dewelopera i trzeba było po prostu wszystkie pieniądze wydać na to, żeby to mieszkanie niejako doprowadzić do takiego stanu, w którym można by mieszkać, ponieważ no tam były ściany ze zwykłym takim najprostszym tynkiem, nie było żadnych framug w środku drzwi, tam tylko okna i kaloryfery, żadnych kranów, nic kompletnie, więc wszystkie te oszczędności Wydaliśmy na to i po niecałym roku, 2010 rok, wiosna, moja żona miała dobrą pracę, bo ona była na Europie Macierzyńskim z Londynu, tak sobie zostawiliśmy taką furtkę bezpieczeństwa i postanowiliśmy wrócić. Ona do tej pracy mogła wrócić i od razu zacząć pracować, więc ja jeszcze zostałem w Krakowie na wakacje, na dwa miesiące, zająłem się wynajęciem mieszkania i do nich tutaj dołączyłem i to był taki wtedy powrót niejako po tych, po tych po tym roku, po tych 12 miesiącach w Polsce no i kolejna taka decyzja, ktoś mógłby teraz pomyśleć sobie, jejku najpierw jedna decyzja, że z tym dzieckiem gdzieś tam do rodzenia dziecka w Polsce, potem po roku, jejku znowu prze, przejeżdżanie z powrotem do Wielkiej Brytanii no ale tak to już jest, generalnie ja zawsze nie wiem, po prostu działałem, myślałem jakąś decyzję podejmowałem, nieraz się długo nie zastanawiałem i przyjechaliśmy tutaj do Londynu no i mówię, dobrze Wciąż troszkę na tym Allegro jeszcze robiłem, ale postanowiłem, że idę do jakiejś normalnej pracy i wciąż gdzieś tam w głowie nie miałem tego, że mógłbym, mógłbym rzucić tą pracę i dać sobie radę, niejako, tylko wyłącznie w e-commerce. Tak? To było dziwne takie, ponieważ mimo tego, że były z tego jakieś tam pieniądze, to mówię, tak jak z perspektywy czasu teraz patrzę, moje nastawienie było. Totalnie chory, ja w ogóle nie, 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 nie myślałem o tym, jak to w ogóle zeskalować, żeby to po prostu ten czas mi się uwolnił, żeby to wszystko miało jakieś takie ręce i nogi. Ale mówię, dobra, pójdę do jakiejś pracy, tylko już teraz związanej takiej z marketingiem, powiedzmy online, żeby być w tym, bo w zasadzie e-commerce, online, ja zawsze tam gdzieś tam w tym, w tym się obracałem. Więc znalazłem pracę jako marketing manager w firmie, która zajmowała się sprzedażą podłóg, zajmowałem się ich stroną internetową. Zajmowałem się SEO, pisaniem blogów, wystawianiem produktów, więc to wszystko, to, co tam można było w internecie i na komputerze robić w odnośnie biznesu. I tam zacząłem pracować w 2013 roku, ale również w 2013 roku rozpocząłem sprzedaż na Amazonie, i wtedy to była taka, że znowu zmiana, znowu tutaj niby fajny, fajna praca, która no też tam nie było. No, był szef, wiadomo, tak, ale to nie było tak, że on tam siedział nade mną z jakimś tam batem i nie poganiał. A tutaj z drugiej strony ten Amazon zaczął się rozwijać, pierwsze produkty zresztą zaczęło się sprzedawać, i to zaczęło tak dwutorowo iść, że no Amazon zaczął coraz szybciej sobie rosnąć, i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że e, no nie chcę już pięciu dni w tygodniu pracować. Chciałbym już dodajmy na to jeden dzień mieć wolny, więc zacząłem najpierw od popołudniów, po południu piątki wolne, potem całe piątki wolne, potem praca tylko do południa w. Czwartek, potem już nie pracowanie w czwartek i w piątek, no i potem na horyzoncie pojawił się mój drugi syn, który rodził się w 2018 roku, i w zasadzie powiem Wam szczerze, że moja decyzja o podjęciu, o, o odejściu z tej pracy od dziewiątej do piątej i przejściu całkowicie na swoje, no, nastąpiła, tak można powiedzieć, z perspektywy i też jakby ktoś z boku patrzył, no, w najgłupszym momencie życia, tak, że nie wiem, rodzić się drugie dziecko. Czyli kolejna, powiedzmy, może nie głowa do wyżywienia, tak na początku, tak? No ale jednak to jest to jakieś tam wyzwanie, bo za chwilę jest przedszkole, które jest nierefundowane tutaj, jeśli rodzice pracują, więc jest dosyć drogie. Jest kilka takich kwestii, które no rzeczywiście, jak to nowe, no, dziecko się kolejne rodzi, no to jest jednak jakieś tam wyzwanie finansowe, czasowe i tak dalej. Ale ja podjąłem decyzję, że odchodzę z tej pracy, odszedłem i powiem wam znów, była to. Teraz patrzę, decyzja najlepsza, jaką tylko mogłem zrobić, a to dlatego, że generalnie najpierw był taki strach przed tą datą, do tej jeszcze dzień przed, w dzień, kiedy był, który był moim ostatnim dniem. Moja przyszłość, przyszłość, którą widziałem, była taka, nie wiem, niepewna. Trochę widziałem to tak w czarnych kolorach, tak? mimo tego takiego mojego, mojego optymizmu. Ale tutaj myślę, że jak się spojrzy na te cztery poprzednie takie wydarzenia w moim życiu, takie właśnie kluczowe, czyli po maturze wyjechanie do Warszawy, potem wyjechanie do Londynu, powrót do Polski... I z powrotem do Anglii. no To jednak tutaj mi się wydaje, że taka kumulacja tego wszystkiego była, że jednak na tym zachodzie się jest, trzeba naprawdę no życie jest o wiele droższe niż w Polsce. Dwójka dzieci, no jakaś tam odpowiedzialność. I wtedy jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, moja żona już nie pracowała w, no tam w tej korporacji, w której pracowała, już od dwóch lat pracowała w naszej firmie. My mieliśmy firmę założoną, jak sprzedawaliśmy, kiedy sprzedawaliśmy na Amazonie, i ona generalnie już żeby więcej czasu spędzać z naszym starszym synem, no bo ponieważ tam praca dojazdy do centrum, no to była tragedia. Moja Kasia wyjeżdżała o godzinie powiedzmy 6.30 z domu, wracała o 18.00, więc całe dnie dziecka nie widziała, mimo może mój starszy syn tam w przedszkolu był, no ale zawsze te kilka godzin to była strata i doszliśmy do wniosku, że no to nie, jednak ona nie będzie tam pracowała w centrum, tylko tutaj zaczyna to robić, ja wciąż pracuję, no ale potem mówię, ten 2018 rok i ja odchodzę, więc to było też takie coś, że tak ona, nie, ona już była na swoim, no i teraz jeszcze ja mam być na swoim, tak? A tu jeszcze ta dwójka dzieci. I powiem wam, że przyszedł pierwszy dzień tego mojego, można powiedzieć, nowego życia, czyli pierwszy dzień, kiedy już oboje byliśmy na, na swoim, i nagle się wszystko stało proste. Nagle tak, jakby w ogóle cały rozdział, całe moje poprzednie życie, praca dla kogokolwiek, gdziekolwiek, e, nagle po prostu gdzieś niebyt poszła i stałem się gdzieś tam w środku, nie wiem, wolnym człowiekiem, nagle mi się czasu wolnił, nagle mogłem siąść i nagle zobaczyłem, że jejku, ja mogę nagle cały tydzień poświęcić tylko dla siebie, tak, tylko dla swojego biznesu, mogę wziąć sobie, nie wiem, wakacje, kiedy chcę, wolne, kiedy chcę, mógłbym sobie i tak mi się parę razy zdarzyło, że nie wiem, leciałem na wyspę Zielonego Przylądka, brałem laptop i tam 3-4 dni spędzałem, tak, bo tani bilet za 150 funtów na przykład znalazłem, więc to tego typu rzeczy i jak to się mówi fajnie po angielsku, I never looked back, tak? Nigdy już nie oglądałem się za siebie. Dla mnie to już były niejako te drzwi otwarte do tego, aby prowadzić ten swój biznes, być na swoim i wydaje mi się, że jak tak spojrzę na to wszystko, to każdy z Was, kto jest niejako teraz w pracy tej od 9 do 5, i jaka ta praca by nie była. I jest pewnie ciężka, to pamiętajcie o tym, że jakby tak sobie priorytetowo to ustawić, to jeśli chcecie naprawdę robić i pracować dla siebie, to musicie niejako odrobić to zadanie domowe z tej pracy. Czyli domowe zadanie w czasie, który jest wolny. Idziecie do pracy od 9 do 5. Macie popołudnie, wieczór wolny, to nie wiem, nie siadacie przed telewizorem, nie siadacie przed komórką, nie gapicie się w komórkę, nie idziecie ze znajomymi do, do, do pubu. Tylko te dwie, trzy, cztery godziny dziennie siadacie do komputera, szukacie produktów na Amazona, uczycie się na temat Amazona, oglądacie moje filmy albo inne filmy na temat sprzedaży na Amazonie, bo jest wiele, wiele różnych źródeł, z których można czerpać, ale przede wszystkim szukacie tego pierwszego produktu, poznajecie Helium 10, czytacie o tym świecie, niejako mentalnie musicie niejako w to się wkręcić i też jest taka sytuacja, że niektórzy z Was może robią to, bo myślą, że tam można na przykład zarobić pieniądze. Ok. Niektórzy są, powiedzmy, którzy gdzieś tam w sobie to czują, że to jest coś, co im się podoba, ale akurat jest sytuacja, jaka jest i muszą pracować, ale w perspektywie będą mogli ich marzeniem gdzieś tam jest, aby robić ten online biznes. Są też tacy jak mój kuzyn w Polsce, który przez całe życie pracował dla kogoś i sytuacja go zmusiła do tego, aby niejako. Rozpocząć sprzedaż na Amazonie i wyszukać własny produkt, i udało mu się to, i nagle smykałkę w sobie znalazł. Tak? Nigdy nie przypuszcza przez te wszystkie lata, że w nim coś takiego siedzi. Tak? Że on jest po prostu gdzieś tam w głębi duszy, po prostu przedsiębiorcą i jest bardzo zadowolony teraz z tego, co robi. Więc te drogi, które prowadzą do tego, są różne i jedne są powiedzmy, nie wiem, szybsze, większą szansę dają na to, że wyjdzie, lub nie wyjdzie. Mi się wydaje, że te pierwsze dwie. Znaczy, że te drogi, które któremu właśnie odkrycie w sobie tej pasji do tego oraz to, że wiemy, że to chcemy robić, ale akurat z pewnych względów nie możemy teraz robić, mają oczywiście o wiele większą szansę niż ktoś, kto przeczytał dużo na temat Amazona, Amazon FBA i nagle okej, okay, bo tutaj fajnie to wszystko wygląda na zdjęciach sportowymi samochodami jeżdżą, kasę się zarabia, to ja też będę zarabiał. Powiem Wam, że tak samo gdzieś tam w 2000. W jedenastym roku o Forexie myślałem, i tak w jak byłem w Krakowie i też ojku, będę Forexa robił, jakoś tam książkę kupiłem, ale to generalnie była jedna wielka ściema. Straciłem chyba 2 czy 3 tysiące złotych, powiedziałem sobie, nie, nie, dobra, daję sobie spokój, ja tego nie ogarnę, to nie jest kompletnie dla mnie. I zostałem niejako z tym, co po prostu lubiałem robić, czyli z e-commerce. No i co, i tak na koniec podsumowując, to tak się rozgadałem, nie wiem, czy w ogóle. Tymi moimi ścieżkami gdzieś tam wszyscy podążacie, ale reasumując, jeśli chcecie podjąć taką decyzję, że chcecie prowadzić swój biznes, rozwinąć swój biznes, uwolnić się od pracy od dziewiątej do piątej, to przede wszystkim pamiętajcie o tym, że najpierw musicie odrobić właśnie tą pracę domową, postarać się coś stworzyć i budować przez jakiś czas na boku. Na podstawie pewnych kryteriów, przyjmijcie sobie pewne kryteria, że jeśli na przykład ten biznes na boku będzie mi przynosił tyle, co zarabiam miesięcznie, to rzucam pracę i zaczynam robić Amazona, tak? Może nie wiem, może dwa razy tyle, co zarabiam, a może na przykład ktoś uważa, że jeśli połowę tego, co zarabiamy normalnie na etacie, będzie nam biznes online przynosił. E, wtedy rzucamy pracę na etacie, ponieważ myślimy w kategorii czasu, czasu, który nam się uwolni. Tak? Już nie będziemy 8-10 godzin dziennie tracili, więc ktoś zarabia 2000 funtów, ale biznes mu przynosi 1000 funtów i mówi: OK, rzucam i nie chcę chodzić do pracy, bo nagle będę miał 10 godzin dziennie, które jeśli dobrze wykorzystam, to ja z tego 1000 za miesiąc zrobię 2, za 3 miesiące 3 i za rok będzie to 5 albo 6 albo 7 tysięcy funtów. Więc e, wymaga to oczywiście planowania. Patrzenia na to wszystko gdzieś tam pozytywnie. Oczywiście, zawsze są emocje, ale starajcie się, tak jak mówię, widzieć tą szklankę do połowy pełną. Że nawet jak wam coś nie wyjdzie, gdzieś tam się noga powinie, to zawsze to jest to doświadczenie, z którego będziecie czerpali informacje na przyszłość, wiedzę na przyszłość i pozwoli wam na to, że w przyszłości takich błędów nie popełnicie. Więc nie wiem, życzę wam. Nie wiem, jest ten weekend, trzy dni, poświęćcie je na to, aby swój produkt na Amazonie wyszukiwać, swój pierwszy produkt, a może, nie wiem, drugi albo trzeci i tak sobie przemyślcie i ciekaw jestem, jak wy, gdzieś tam, w którym wy jesteście miejscu, jak wam szybko zajęło to, od kiedy podjęliście decyzję, że chcecie odejść z pracy do tego, aż udało wam się, do tego dnia, kiedy rzuciliście tą pracę. Czy to też był taki długi proces jak u mnie? No bo u mnie to, no jakby nie patrzeć, to był wyjątkowo długi, ja dopiero w wieku tam 40 lat niejako yy, przeszedłem tak na, w pełni na, 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 na swoje, tak? więc tak jak mówię, wiele ścieżek prowadzi w to samo miejsce, był taki film z Rowanem Atkinsonem, on był chyba księdzem, coś takiego i pamiętam, że jakieś takie kazania zawsze mówi, taka brytyjska komedia była <laughs> i on mówił, że Ścieżki pana, czy, czy droga Pana chodzi krętymi ścieżkami, coś takiego, tak? że te ścieżki do tego bycia niezależnym, do prowadzenia własnego biznesu są na pewno różne, ale no mam nadzieję, że wszyscy gdzieś tam się w tym samym miejscu, gdzieś tam będziemy spotykali, będziemy mogli na ten temat dyskutować już z pozycji e, też w przyszłości tych właścicieli, po prostu firmy, wymieniać się wymieniać się swoimi doświadczeniami. Także życzę Wam powodzenia w szukaniu tego produktu i życzę Wam wszystkiego dobrego w dążeniu do tego, aby życzę wam wszystkiego dobrego w dążeniu do tego, aby no, zostać tym niezależnym przedsiębiorcą. Trzymajcie się.